drodzy, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. To jest odcinek oznaczony numerem 16 i witają was bardzo serdecznie kolega Łukasz. Siemanko. Oraz ja, Hubert. Tematem dzisiejszej dyskusji będzie to, jak dobrze zaprojektować stronę internetową. Każdy z nas miał, ma strony, projektował, projektuje i może troszeczkę na ten temat powiemy. Ja myślę tutaj, że bardziej dzisiaj Łukasz będzie tym ekspertem z branży, bo on jednak w tym siedzi na co dzień, a już troszeczkę mniej. Ale jak zwykle Hubert błyskotliwie mnie uzupełni. Tak, będę dopowiadał na pewno i mam nadzieję, że jakoś to nam pójdzie. Oczywiście stały punkt programu. Łukaszu, co u ciebie? Wiesz co, tym razem powiem, że sporo pracy. W weekend balowałem na komunii mojej chrześnicy. I co? No i realizuję nasze te dalsze projekty. Rozmawiamy z Hubertem o przyszłości tutaj kanału. Szykujemy dla was jakieś nowe rzeczy. I właściwie z racji tego, że pogoda jest taka dosyć średnia, to za bardzo nie ma jakichś takich aktywności poza domem, jak robić dalszych, ale pracujemy, coś tam na podwórku, biegamy sobie, coś tam zaczynam. Troszeczkę zacząłem, postanowiłem się troszeczkę odchudzić. O ja. I staram się przejść na jakimś takie zdrowsze jedzonko i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że z odcinka na odcinek będę mniejszy. Słuchajcie, to ja w takim razie też podejmę rękawice, pomogę Łukaszowi w tym celu, też będę się trochę zdrowiej odżywiał. O, super. Myślę, że też mi to dobrze zrobi, bo jest troszkę nadbagażu, jest z czego rezygnować. No, ty masz znacznie mniej do zrzucenia, ale... No, ale wiesz, jakby chodzi o pewne wsparcie, rywalizację. Faceci dokładnie tak działają, Łukasz, tak, że muszą mieć jakby gdzieś ze sobą, muszą tam jeden przed drugim troszeczkę rywalizować, wtedy to idzie 3 razy szybciej. Po prostu tak jesteśmy skonstruowani, tak działa natura. Nic na to nie poradzimy. Ale teraz trzeba powiedzieć, co u mnie. Więc ja w ogóle ostatnio, powiem wam szczerze, załapałem świetną zajawkę na te podcasty jeszcze bardziej niż na początku, gdzie zazwyczaj to jest tak, że masz ten pik, lecimy do góry i spadamy na dół, bo tutaj już nie ma ten. Więc był pik, było troszeczkę na dół, bo były momenty, gdzie aż nie mogłem montować, bo po prostu było ciężko, no ale to zawsze tak jest, ale odbiłem się od tego przysłowiowego dna i teraz mam taką zajawkę, właśnie myślimy z Łukaszem nad kolejnymi pomysłami, nad rozwojem kanału, nad tym, żeby tych materiałów było jeszcze więcej, ale już nie w formie takich podcastów. Troszeczkę będzie coś innego. Pojawią się nowe tutoriale, pojawią się, myślę, ciekawe, krótsze formaty, żebyście mogli też oglądać nas gdzieś tam w przelocie, bo jednak podcast, wiemy o tym, że podcast wymaga poświęcenia przynajmniej tej godzinki czy półtorej godzinki, żeby go na spokojnie przesłuchać, a że my jesteśmy gaduły z Łukaszem, a jeszcze jak trafi nam się gość, który jest gadułą, tak, to wiecie, jak to po poprzednich odcinkach wygląda. Dało ciężko się zatrzymać, ciężko wylądować. No to cóż, ja oddaję głos jak na razie Łukaszowi, bo to on przygotowywał dzisiejsze tematy jakby i podpunkty tego podcastu. Także zamieniam się najpierw. Tylko jeszcze, zanim przejdziemy do tematu, właśnie chciałem powiedzieć, że pomimo tego, może tego tak po wyświetleniach nie widać za bardzo, bo te wyświetlenia są na jakimś takim podobnym poziomie, ale feedback mamy bardzo fajny, że tak, coraz większe zainteresowanie jest tym podcastem, coraz więcej gdzieś tam nam osób zgłasza, że kurczę, super się słucha, że fajnie, że bardzo fajnie, że coś takiego powstało. Poza tym też tak mi się wydaje, że mega pozytywnie nas nakręciła też to spotkanie takie ostatnie, któreśmy stworzyli. Żebyśmy sobie fajnie pogadali i taka iskierka, że to wszystko, co robimy, ma sens, taki głębszy. Tak. I dlatego fajnie nam się to robi, naładowaliśmy baterie takie motywacyjne do tego, żeby to pchać dalej i... Dokładnie. Ja myślę, że to spotkanie w ogóle, wiecie, jak się spotykamy z ludźmi przez internet, czy przez to szkiełko, do którego patrzymy, to jest takie spotkanie bardzo mocno wirtualne. Może część czuć jakąś więź między nami faktycznie taką, że wiemy, że ktoś tam jest, jeszcze komentuje i tak dalej, ale dopiero jak się spotkamy na żywo, poznamy się ze wszystkimi ludźmi z grupy, którzy gdzieś tam przychodzą i tak dalej, no to jest wtedy rewela, bo faktycznie, no część grupowiczów znamy osobiście, no bo czy pracowaliśmy, czy pracujemy, czy gdzieś poznaliśmy się już wcześniej, ale poznać nowe osoby z branży, no moim zdaniem no to, jest hit, nie? I mam nadzieję, że też tak myślicie i będziecie chcieli przychodzić na następne spotkania, ale Łukasz, kurczę, zapomnieliśmy o najważniejszym, o czym żeśmy mówili przed odcinkiem. Mianowicie, słuchajcie, dostaliśmy prezent.
A, no właśnie, kurczę. I ten prezent żeśmy przygotowali już nawet na sobie, jak widzicie. Tak. Mamy koszulki Nysa Designers Meetup i mam nadzieję, że podobają się wam, ale Łukasz, jakbyś mógł zaprezentować, bo ja mam tu autofokus, no. Jakbyś mógł się obrócić i pokazać. Dasz radę to zrobić? Czekaj, spróbujemy. My tutaj jesteśmy dość blisko tej ściany. Czekaj, na chwilę dotknę. No, Łukasz tutaj kombinacje alpejskie teraz będzie wykonywał. Uwaga, i jest przebitka teraz na Łukasza. Mamy Nysa Designers Meetup Podcast. No. Także dziękujemy bardzo serdecznie Marcinowi z Adlat, który nam przygotował ten wspaniały prezent i teraz mam nadzieję, że się ładnie prezentujemy. Tak, no. I w ogóle trzymaj się tak garbie, czekajcie. Ja też właśnie, mi żona zwraca uwagę, że kurczę, na tych podcastach siedzisz taki przygarbiony i wyglądasz dużo starzej. Ale że ja czy ty? Ja. A, okej. Okay. A o mnie coś mówiła? Wiesz co? Lepiej nie mówić. Nie wyciągajmy wszystkich brudów na wizji. Dokładnie. Oj, aż się przester zrobił. No to realizator dźwięku, który będzie nam tu miksował, będzie niezadowolony. Ale... No, także dziękujemy ci, Marcin, za ten właśnie na grupie nam przyniósł takie koszulki. Tak. Zresztą Marcin jest naszym też partnerem tutaj Nysa Design z Meetup i też między innymi Marcin ma też fajne parę nam takich fajnych propozycji złożył na rozwijanie tego, także mówię, to wszystko sprawia, że nam się chce coraz bardziej, że czujemy właśnie wasze poparcie i no, rewelacja. Ja też tak uważam. Przejdźmy do tematu odcinka, tak, bo chyba powiedzieliśmy o wszystkim. Bo ten wstęp był taki dosyć długi. Ale myślę, że taki nietypowy, pozytywny, nie? Pozytywny. W ogóle dokładnie. Ja dzisiaj czuję taki vibe, że no. Czuję, że mogę roznieść tą scenę. No, więc. Okej, więc tak, przechodzimy do tematu projektowania stron internetowych. Jest to mój konik, w sensie zajmuję się tym na co dzień. Tak jak na przykład mamy tematy o fotografii, tutaj Hubert z pełną piersią tutaj prezentuje swoją wiedzę. I z pełną powagą. Z pełną powagą, tak. A jeżeli chodzi o strony internetowe, to jest mój temat i tutaj chciałem poruszyć ten temat, bo wbrew pozorom, patrząc na to, jak się projektuje strony internetowe, to bywa z tym różnie. Wydaje się, że to jest taka dosyć prosta sprawa, ale nie zawsze. I moim takim źródłem inspiracji, z racji tego, że my ten podcast kierujemy właściwie nie do specjalistów, bo my rozmawiamy takim prostym językiem, chcemy to jak najbardziej przejrzyście mówić o pewnych sprawach takich marketingowych i z IT i to też wam się właśnie podoba, że to tak łatwo jest po prostu, ta wiedza jest taka dostępna dla wszystkich, to z racji tego dla początkujących, to jest taka fajna wiedza dla początkujących projektantów i przedsiębiorców, którzy jak za bardzo nie są obeznani w temacie, a chcieliby się o tym dowiedzieć, na przykład jeżeli ktoś dla nich stronę internetową realizuje, no to czy po prostu ona spełnia swoje wymagania. I moim takim źródłem inspiracji do pozyskiwania tematów są takie grupy, gdzieś tam grafika, poszukiwania grafika, jacyś początkowi projektanci i tam przeglądam content i patrzę, jakie ludzie zadają pytania i pod tym kątem staram się właśnie przygotowywać te odcinki i bardzo też dużo pojawia się właśnie pytań, co taka strona internetowa powinna mieć, jak zacząć projekt strony internetowej, w czym projektować stronę internetową i tak dalej. Więc myślę, że będzie to fajny temat. I teraz tak, może ci zaskoczę tym pytaniem, ale według ciebie, jako nie projektanta strony internetowej, tak jako taki zwykły odbiorca, jak myślisz, co na takiej stronie internetowej powinno być? No ja przede wszystkim uważam, że taka strona powinna być taką trochę naszą wizytówką, tak? Czyli jakby musi zawierać najważniejsze informacje. Przede wszystkim, czyja to strona, czyli firma. Czym się ta firma zajmuje? Jakiś krótki opis. No moim zdaniem to jest must have, bo jeżeli ktoś trafi przez przypadek, on chce widzieć to, jeżeli mu się wyświetli, że ta firma na przykład zajmuje się projektowaniem nadruków na odzież. Załóżmy. No. Później kolejne, co jakby chcieliby, znaczy tak mi się wydaje, że ja bym chciał wiedzieć, to jest to, jakie realizacje są. Czyli fajnie by było pokazać kilka projektów, które żeśmy robili, czy jakaś galeria zdjęć powiedzmy, czy jakieś opcje, które mamy, nie? Bo różnie, no, różnymi rzeczami się zajmujemy, więc jakiś opis tej usługi, czy galeria, czy pokazanie tego, jak to ma wyglądać. W kolejnym podpunkcie na pewno wypadałoby mieć jakąś zakładkę z kontaktem, bo chciałbym zobaczyć, jak mogę dojechać do firmy,
jak mogę zadzwonić, jak mogę wysłać maila, nie wiem, czy wiadomość, to w zależności od tego, jak będziemy kierować sobie ruch, w którą stronę chcemy, to wtedy podajemy te informacje. I to dla mnie jest takie coś, co musi być, nie? Czyli usługi, jakby najlepiej też jakieś wizualizacje, czy gotowe projekty, wrzucone galerie, musi być zakładka o nas, czyli, czyli czym się ta firma specjalizuje i tak... No uważam, że też nie może być za dużo informacji. Przesyt na stronie moim zdaniem jest niepotrzebny, jest, bo wtedy, nie wiem, no mi się nie chce przeglądać stron, które są takimi, wiesz, wężami, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, to teraz kolejne pytanie, które tam rozpocznie nam tą całą dyskusję. Jak wchodzisz na stronę internetową, to na co w pierwszej kolejności zwracasz uwagę? Ja patrzę na wygląd tej strony. No. Bardzo mocno zwracam uwagę na to, a to ze względu na to, że trochę jakby, ja też uważam, że jeżeli ktoś zadba o swoją stronę, o swoją wizytówkę, tak, jeżeli ja ci wręczę wizytówkę czy ulotkę i widzę, że ona jest ładnie zaprojektowana, to znaczy, że mi na tym zależy, czyli jako, mi jako właścicielowi biznesu. I jeżeli ta strona ładnie wygląda, ona też przyciąga klientów. Ludzie nawet, którzy najmniej się znają na... designie, na jakby takimi kreatywnymi, na kreatywnych rzeczach, mają jednak jakieś poczucie estetyki. Może minimalne, ale mają. Jeżeli coś jest zaprojektowane estetycznie, przejrzyście, nie ma małych literek, kruczków, to mi łatwiej zaufać takiej stronie. Okej. I takiemu klientowi. Okej, no i super. No bo generalnie ten wygląd strony oczywiście jest ważny, tak? Tu się akurat z Hubertem zgodzę, ale doskonale wszyscy wiemy, że takim, tak, i tak jak też powiedziałeś, to jest nasza wizytówka, tak? Tak jak tą stronę przygotujemy, jak bardzo się zaangażujemy w jej przygotowanie, tak też odbiorą ją nasi klienci. Ale taką podstawową rzeczą jest to, że jak klient wchodzi na tą stronę, to musi wiedzieć, na jaką stronę wszedł i jeżeli mamy działalność albo jesteśmy, mamy markę osobistą, to czym się zajmujemy? I takim pierwszym startem jest ta strona główna i jest tak zwana sekcja Hero, czyli ta pierwsza taka, gdzie mamy nawigację i pod nawigacją zazwyczaj mamy albo jakiś slider ze zdjęciami, albo jakiś nagłówek z jakimś zdjęciem. To jest ta sekcja Hero i tam zazwyczaj pojawia się informacja, na przykład, nie wiem, projektujemy strony, albo, nie wiem, naprawiamy samochody, albo, nie wiem, dostarczamy części samochodów, wiesz, to jest ten taki nagłówek pierwszy, który informuje w ogóle, czy jest to, że trafiliśmy tam, gdzie powinniśmy trafić, tak? Potem i teraz tak, generalnie strona główna, tak jak mówiłem wcześniej, to jest taka nasza, to jest ta podstawowa rzecz i jest, zasada jest taka, że generalnie powinno się ze strony głównej, na stronie głównej powinny być odnośniki mniej więcej do każdej zakładki, jaka jest na stronie. Tak jakby scrollując stronę, to przechodzimy do danej zakładki, jaka jest. I też pewnie Hubert się ze mną zgodzisz, że jak przeglądasz stronę, to masz coś takiego, że najpierw sobie ją tak przeskrolujesz, a potem dopiero gdzieś tam czytasz, ewentualnie coś wyłapujesz, nie? Tak. To notorycznie, ale tak. Też jakby to, nie wiem, być może wyprzedzę twoje, to przepraszam, ale ja często skroluję stronę, żeby zobaczyć od razu kontakt. Wiesz, o co chodzi, bo nie wiem, czy to jest jakiś trend, czy tak jakby ci UX-owcy i tak dalej, cośmy rozmawiali, czy na tej zasadzie się projektuje, ale jesteśmy nauczeni tego, że na dole jest kontakt. Tak, na dole jest. Ja zawsze... przeglądam, patrzę, jest kontakt, okej. I dopiero zapoznaję się z treściami, nie? Tak, zazwyczaj jest tak, że strona kończy się albo kontaktem, albo wezwaniem do działania, tak zwanym call to action. Ale zaczniemy od genezy. Jeżeli chcemy zaprojektować stronę internetową, mamy swoją firmę i to na przykład... ja lubię pracować na przykładach, więc fajnie byłoby, jakbyśmy na przykład obrali stronę internetową, na przykład... Czy ja nie włączyłem tego? Czy... No, to spoko. I ja lubię pracować na przykładach i więc tutaj bardzo fajnym takim, może być przykładem na przykład strona Huberta, jako jego na przykład firmy, która robi zdjęcia. No i teraz tak, przychodzisz do mnie do tego i ja pierwsze co, to ustalamy cały ten proces budowania tego, angażowania użytkownika w tą twoją treść, tak? I teraz tak, od góry, przede wszystkim, jeżeli zaczynam rozmawiać z klientem, to pytam się o tak zwane call to action, czyli to jest to wezwanie do działania. Jakie ty chcesz mieć wezwanie do działania? Bo może być to różne, może być kontakt, może to być konsultacja, może to być, nie wiem, sprzedaż, tak? Może być, nie wiem, zarezerwuj termin albo coś takiego, nie?
Przede wszystkim call to action, bo musimy na początku wiedzieć, co ta strona ma nam dostarczyć. Jak ten klient, co ten klient ma osiągnąć dzięki tej stronie, tak? Bo ja na przykład na stronie internetowej mam tylko taki nagłówek i grafiki do social media, bo ja takiej strony nie potrzebuję, ale jeżeli mamy firmę, to fajnie by było, wiesz, jakoś tego użytkownika pokierować, żeby coś tam zrobił. I na przykład ty, załóżmy, co chciałbyś, jakie chciałbyś mieć call to action na stronie internetowej? Nie wiem, żeby to był kontakt z tobą, jakaś konsultacja? No i ja jako fotograf, bo mówimy o jakby tak, no jakby twoje, jakbyśmy projektowali stronę dla ciebie. No i tak będziesz mi projektował, no tak, bo to będę mówiliśmy. No to więc razu możemy przegadać. Tak, no to nie, no to ja przede wszystkim chciałbym mieć kontakt, ale zarówno telefoniczny, jak i mailowy, nie? Czyli żeby też była jakaś opcja, że można wysłać maila, jest adres mailowy, ale też... Żeby była ta zakładka napisz, nie? I sobie możesz wysłać od razu wiadomość. Tak, nie? Dokładnie. Rozumiesz. Tak, no ale ustalamy, że po prostu strona ma cię prowadzić tak, żeby ostatecznie się z tobą klient skontaktował. Dokładnie. Bezpośrednio. Okej. Okay. I zaczynamy od tej sekcji Hero, na górze, na samej górze. Czyli tam byśmy zrobili nagłówek, nie wiem, wykonam dla ciebie zdjęcia. Albo nie wiem, fotografia ślubna na przykład na najwyższym poziomie. Na takiej zasadzie, że ktoś wchodzi, aha, jest komunikat, że on się zajmuje tym konkretnie, nie? Czyli takie ma być hasło reklamowe. Trochę. Tak, hasło takie reklamowe, określające to, co ty robisz. Okej, okay, no. No, albo na przykład, nie wiem, fotografia produktowa, wiesz tam, wyjątkowa fotografia produktowa. Takie zasadzie. To ten wstęp, bo to jest pierwsze co użytkownik na tym, na stronie zobaczy. Potem on sobie scrolluje. Kolejną sekcją zazwyczaj powinno być to, jakie ty ewentualnie problemy rozwiązujesz. Albo takie zapytanie klienta, podsunięcie mu to, nie wiem, że dalej my cały czas mamy tego fotografa, na przykład, nie wiem, potrzebuję zdjęcia na wesele, potrzebuję zdjęcia na komunię, potrzebujesz fotografii rodzinnej, potrzebujesz fotografii produktowej, potrzebujesz, nie wiem, materiału wideo. Ale to się pisze w formie pytań tam na tej tak, stronie? Tak, może na przykład to, że ty po prostu wzbudzasz, próbujesz określić jego problem. Co on potrzebuje, tak go angażujesz, nie? I on tak patrzy, aha, no dobra, no potrzebuje teoretycznie zdjęć, no i na przykład potem i takie podsumowanie, ja to mogę dla ciebie zrobić, nie? Potem w kolejnej sekcji, no skoro ty to możesz dla niego zrobić, to możesz przedstawić jego ofertę. Znaczy swoją, czyli na przykład masz znowu zakładka, kolejna sekcja, moja oferta i na przykład zdjęcia ślubne, zdjęcia tam rodzinne, fotografia produktowa i tak dalej. I wtedy z tej sekcji masz możliwość z odnośnikami do... Jeżeli klient już ma tam jakieś poczucie, że coś go interesuje, to już ma odnośnik do kolejnej zakładki, już tej danej oferty. Możesz dać albo przyciski osobno do danej oferty, albo taki ogólny przycisk, zobacz całą ofertę na przykład, nie? Potem możesz dalej podbijać. Dajesz swoje przykładowe realizacje. Taka zajawka, czyli parę takich fajnych zdjęć, które mówią o tej ofercie. Tak, masz ofertę, potem masz swoje zdjęcia, nie? Na przykład. Pach, pach, pach. Potem ewentualnie możesz zrobić, że, nie wiem, robię zdjęcia na terenie całego kraju, na terenie całej Polszczyzny i tak dalej, żeby też ktoś wiedział, że trafił na przykład do kogoś, to działa na konkretnym terenie, bo jak na przykład, no zobaczysz, że to jest fotograf z Warszawy, a on jest na przykład z Nysy, no to ciężko będzie, nie? No chyba, że ten fotograf ma taką opcję, ale to też fajnie warto zakomunikować takie coś, że on w razie czego może dojechać. Chyba, że nie chce, no to nie dojedzie, nie? Na takiej zasadzie. Potem dalej budujemy zaufanie klienta, więc wtedy na przykład bym wrzucił opinię. Jakieś twoje. Na przykład albo masz od klientów po opinię, albo podpięte. No to można przekopiować z wizytówki Google. Na przykład, można przekopiować. W ogóle jest taki widget, że możesz bezpośrednio sobie wrzucić opinię z Google'a na przykład. Jeżeli masz tam opinię, możesz sobie na przykład wrzucić na stronę internetową. To warto czasami błędy popoprawiać, wiesz? Musi być trochę No Hubert wykonał fajne zdjęcia. No to wtedy Hubert wykonał ekstra zdjęcia. Nie, takie zdjęcia przez N, nie? Bardziej o takich błędach mówię. Okej. Okay. No, ale wiesz, zamieszczenie opinii na stronie, wiesz, generalnie to jest tak, że każdy mówi, a te opinie to są takie, nikt w to nie wierzy, a wierzcie mi, że opinie działają, że jednak mimo wszystko ludzie są podatni na jakieś sugestie, więc takie opinie, jeżeli macie takie opinie fajne i dbacie o te opinie, albo w ogóle prosicie, nawet fajnie to jest, że nawet po takiej sesji może na przykład tam zrobić, nie wiem, że zrobisz tam dodatkową odbitkę,
jakieś tam zdjęć na to, za to na przykład, że ci zostawią rekomendacje na Google. Bardzo często są takie rzeczy, nawet kupujecie jakieś rzeczy na, w sklepach odzieżowych i tak dalej, zazwyczaj są, albo jakieś tam ulotki, że zostaw rekomendacje, albo coś takiego. Skoro to wszyscy zbierają, to znaczy, że to działa, nie? Dokładnie. Okej, okay, potem, jeżeli już mamy na przykład te opinie, no to wtedy już mamy kwestię tego kontaktu, tak? I wtedy w zależności od tego, jaki ten kontakt bardziej preferujemy. Jeżeli chcesz dostać maila, no to wtedy powiększasz formularz kontaktowy, żeby on był bardzo widoczny. Jeżeli ci zależy na tym i na tym, no to wtedy dajesz i duży numer telefonu, najlepiej ze swoim zdjęciem, bo to tak fajnie, że wiesz, jest ktoś tam, że ktoś wie, że za tym telefonem ktoś jest i kto na przykład, nie? To jest takie fajnie sugerujące. Tak samo jak polecam wstopki mailowe, jeżeli macie swoją wstopkę mailową, też bardzo fajnie wstopkę mailową dać swoje zdjęcie, bo to też sprawia, że budujemy zaufanie, że ktoś za tym mailem stoi i to nie jest jakiś robot, tylko jakaś konkretna osoba. I jeżeli to zdjęcie jest naturalne, to tym bardziej, bo jeżeli tam wrzucimy jakiegoś pana ze stoka, no to... A bardzo często jest tak na zdjęciach, że skontaktuj się z naszą tam infolinią i tam taka ładna pani ze stoka, wiesz, która jest na reklamie mięs, na reklamie tego i wszędzie, wiesz, tam się powtarza to, nie? Tak, i stoi taki wyprostowany John, nie? Tak, tak. I wiecie, no i to jest ten, to jest... Albo na przykład, jeżeli masz jedną osobową działalność na przykład i ty jesteś fotografem i masz na przykład panią, skąd tutaj się z nami, ale taka pani w słuchawkach z takim tym, nie? Zobacz naszą infolinię. No to takie coś podświadomie sprawia, że no jednak nie budujemy tego zaufania. Doskonałym też patentem na budowanie zaufania i to na przykład zalecam robić to pod sekcją Hero zaraz, na przykład rzucić logotypy na przykład firm, z którymi współpracowaliśmy na przykład. Jeżeli ty, nie wiem, wykonywałeś zdjęcia dla jakichś danych marek, nie wiem, jakiś finans, kazamaty i tak dalej, to warto wrzucić te logotypy, że ty dla nich pracowałeś. No bo skoro nimi pracowałeś, no to wiesz. I ktoś powie, że aha. I na zasadzie takiego przelatywacza. Tak, tak, że wrzucasz logotypy. No to wrzucimy to też do mnie na stronę. No, jeżeli masz taką bazę, to jak najbardziej, nie? Pewnie. No, no. To by było fajne, że tam pracowałem. Tylko właśnie, tu jest pytanie. Bo ja pracuję zarówno dla klientów biznesowych, mhm. jak i klientów prywatnych. Nie chciałbym odstraszyć par młodych mhm. przez to, że zobaczą logotypy, nie wiem, firmy Geberit na przykład, mhm. na której pracowałem, albo firmy Finans, nie? Okej, okay, no to wtedy musimy się zastanowić, nad jakim klientem ci bardziej zależy. Bo jeżeli ci na przykład wtedy bardziej zależy na klientach biznesowych, no to wtedy rzucamy te logotypy. Jeżeli nie, to na przykład możesz, jeżeli na przykład... chcesz mniej więcej zrobić jakieś takie wrażenie na pół, no to wtedy, jak masz ofertę skierowaną do biznesu, to wtedy w zakładce oferty na przykład można dać tam logotypy firm, na których pracowałeś, plus opinie na przykład. Mhm. A w zakładkach z ofertą dla osób indywidualnych nie dajesz tych logotypów. Nie? Po prostu no. dajesz opinie no. tylko użytkowników, tak? To dzielisz, nie? No. Wtedy po prostu na stronie głównej tego nie dajesz. A powiedz mi jeszcze, Łukaszu, a propos tej oferty, bo jeżeli mam, powiedzmy, 4 pakiety, załóżmy, że 3 pakiety będą, nie? Mhm. Tam różne, reportaż, tam jakieś sesja biznesowa i tak dalej. Mhm. Czy lepiej, żeby ta oferta otwierała nam się, jak kliknę w przycisk, pokaż szczegóły oferty, czy tam pokaż więcej, mhm. i ona się rozsuwa nam na stronie, czy ma na przykład przenosić do innej zakładki? Mhm. Czy jakby do innego, po prostu innej podstrony, o, mhm. na tej zasadzie? Znaczy, powiem ci tak, wszystko zależy od tego, jak duża jest ta twoja oferta, i od tego, jak chcesz ją zaprezentować. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o fotografię, to wydaje mi się, że lepszym pomysłem byłoby przejść do konkretnej zakładki, bo jeżeli już klient mniej więcej zdecyduje się już, co chce, przychodzi do kolejnej zakładki i tam możesz mu więcej o tym opowiedzieć, tam możesz wrzucić więcej zdjęć, możesz rzucić te konkretne rekomendacje, bo mimo wszystko, jeżeli on tam na tej stronie głównej sobie tam będzie to przeglądał, to tak, raz, że masz dużo mniej miejsca na zaprezentowanie tej oferty, nie? Chyba, że po prostu chcesz tak tylko, nie wiem, coś dopowiedzieć, bo na przykład, nie wiem, brakuje ci treści i chcesz tego dopowiedzieć, ale mimo wszystko uważam, że lepiej przejść do konkretnej zakładki. Też ci teraz powiem dlaczego. Bo czasami możesz sobie też wymyśleć reklamę na Facebooku, na przykład załóżmy, każdy na przykład z tej twojej oferty. Robisz sobie jedną reklamę pod fotografię produktową i robisz sobie osobną fotografię pod fotografię ślubną. Osobną reklamę pod fotografię ślubną.
I teraz, żeby jak ktoś znajdzie tą fotografię ślubną, to jest taki zwyczaj, że nie, nieważne jaka reklama, zawsze po prostu kieruje cię do strony głównej, nie? Że po prostu cię kieruje na stronę internetową. A uważam, że to jest złe podejście, bo jeżeli ktoś widzi, że zainteresowała go oferta na przykład tej fotografii ślubnej, to po co masz go przerzucać na stronę główną, gdzie dalej ma tej oferty szukać, jak można go po prostu przerzucić od razu do tej zakładki z ofertą. I w tej zakładce oferty oczywiście też będziemy bazować na tym tak zwanym lejku sprzedażowym, czyli tego angażowania klienta, gdzie wrzucisz tam opis krótkiej oferty, przykładowe zdjęcia, na przykład twoje realizacje, w zależności od tego, czy biznes, tak jak ustaliliśmy, czy biznes, czy klient indywidualny, wrzucisz te logotypy lub te opinie i też na każdej podstronie wrzucasz ten formularz kontaktowy. Żeby też nie było tak, że klientu musisz szukać. Nie, on, tak jak mówiłeś, on wie, że zawsze na stronie głównej, znaczy zawsze gdzieś na samym dole gdzieś jest kontakt. I po co mu to utrudniać? Na każdej zakładce po prostu wrzucić taki formularz kontaktowy i wtedy nie musi szukać. Po prostu, wiesz, to chodzi o to, żeby ten jakby proces dążący do kontaktu był jak najkrótszy. Jasne, jasne. A powiedz mi w takim formularzu w takim razie to, co by miało się znaleźć tak konkretnie, nie? Jeżeli ty byś miał podpowiedzieć. Znaczy powiem ci tak, no to też, jeżeli chodzi o formularz kontaktowy, to uważam, że on powinien być... W ogóle zalecam, jak najprostszy. Wiesz, każdy z nas wypełnił jakiś formularz i im on jest bardziej rozbudowany, tym ktoś niechętnie go będzie wypełniał, nie? Ale to też kwestia tego też, jakich ty informacji chcesz uzyskać, nie? Bo możemy spotkać w internecie różne formularze i to jest też tak, że... Część klientów jest taka, że im ma dokładniejsze te informacje w tym formularzu, może go chętniej wypełnić, a są tacy, że jak będzie zbyt mało takiej informacji, na przykład będzie się bał wysłać, bo na przykład jeżeli on do ciebie wyśle jakieś zapytanie, to pomyśli, że to jest już coś takiego zobowiązującego. Więc to trzeba znaleźć złoty środek. Teraz na przykład, jeżeli masz klienta biznesowego, to możesz dać na przykład, nie wiem, imię i nazwisko, nazwa firmy, ewentualnie po której będziesz mógł sobie ją znaleźć, numer telefonu lub mail, albo to i to, w zależności od tego, jak chcesz się z tym klientem skontaktować. Możesz też na przykład, nie wiem, tak na wstępie, żeby też się przygotować do tej rozmowy, na przykład jakiś taki prosty suwaczek z określeniem budżetu. Na przykład, jeżeli, nie wiem, ktoś chce wykonać zdjęcia, no to na przykład, nie wiem, określa 100 zł na przykład budżet, czy tam, nie wiem, 5 tysięcy i wtedy ty wiesz mniej więcej, na jaką rozmowę się przygotować, nie? I wyślij, i nic więcej, ewentualnie tam jakaś treść. Też bardzo często się sprawdza coś takiego, żeby klienta jakby nie deklarować do tego, żeby się sam kontaktował, że możesz bardziej poprosić o to, żebyś ty się z nim skontaktował. A można zrobić na takiej stronie dwie opcje, czyli na przykład napisz do mnie tam i tak określa wtedy ten budżet, dziedzinę i tak dalej, a jako druga opcja to jest, został swój numer, a oddzwonię, tak? Oczywiście, że tak. Można tak zrobić. I wtedy na przykład zalecam fajnie zrobić, na przykład, nie wiem, że dostawię tylko numer telefonu albo tylko maila, lepiej numer telefonu i e-maila na przykład i preferowana godzina rozmowy. Na przykład, że on zaznacza sobie, że chciałby z tobą rozmawiać o 13 w piątek. Bo to jest też fajne, że jak ty do niego zadzwonisz, do klienta, to go nie zaskoczysz, nie, bo wiesz, klienci mogą być w różnej sytuacji, mogą być w pracy, mogą być na zakupach i zazwyczaj jak nie trafisz, to ta, wiesz, rozmowa taka będzie pierwsza, a no dobra, teraz w tej chwili nie mogę rozmawiać i będziesz musiał dzwonić jeszcze raz. A jak ci klient powie, że proszę do mnie dzwonić między godziną 14 a 16, to on się tego telefonu będzie spodziewał i też go nie zaskoczysz, nie? Bo też może być tak, że on ci wysłał tego maila, a ty na przykład nie miałeś czasu i do niego dzwoniłeś na przykład 3 dni później. I nagle dzwonisz, on... A faktycznie pan do mnie dzwonił. I on jest w tym momencie zakłopotany, wiesz, a po co klienta stawiasz w takiej sytuacji? Więc wtedy na przykład warto sobie wrzucić jakąś taką informację, że kiedy masz zadzwonić, wtedy ty wiesz, aha, dobra, mam klienta, że mam zadzwonić o godzinie 16 tego dnia, dzwonisz i klient jest na to przygotowany, więc tak bym do tego podszedł. No, czyli można zrobić to, podzielić tą sekcję, mamy sekcję całą z kontaktem i mamy z jednej strony, mamy, klient może napisać, ogromne lub... Tak. Druga opcja, zostaw imię i numer telefonu i preferowane godziny i ten, nie? Dokładnie. To jest spoko opcja, no. Dokładnie. No i teraz i to od tego, w zależności od tego, jaką mamy firmę,
właściwie ten szablon możemy zastosować dla każdej branży. Jeżeli jesteś fotografem, to oferujesz to. Jeżeli jesteś mechanikiem samochodowym, no to też możesz na przykład, nie wiem, potrzebujesz naprawy szybkiej, nie wiem, potrzebujesz szybkiej wyceny, potrzebujesz ściągnąć jakąś część, nie wiem, potrzebujesz holowania i tak dalej. Po prostu pokazujesz, jakie problemy ty jako firma możesz rozwiązać klientowi. To jest takie budowanie zaangażowania i budowanie tego, tej informacji, tego, co klient może od ciebie pozyskać. Bo oczywiście możemy to wrzucić ofertę, ale mimo wszystko on będzie musiał gdzieś tam to przejść do tej innej zakładki, a zazwyczaj jest tak, że jak czego nie znajdzie na stronie głównej, nie ma, to po prostu sobie z tej strony wyjdzie. No a powiedz mi, bo doszliśmy do kontaktu, że już prawie sam dół strony, ale co myślisz o takich sekcjach, jak są takie sekcje na stronach, powiedzmy, blogowe, czyli jakby artykuły na stronie też mają jakby wzbudzić, po pierwsze, ciekawość u naszych czytelników, ale z drugiej strony one też bardzo pomagają na przykład w pozycjonowaniu strony w Google'ach. Czy na przykład taką sekcję blogową zostawić gdzieś na samym dole strony pod nazwą, nie wiem, artykuły i nie wiem, albo zakładka nas przenosi totalnie do innej tam podstrony, albo możemy sobie kliknąć bezpośrednio w artykuł, żeby go otworzyć i otwarza się na przykład w jakimś pop-upie albo jakimś też na innej podstronie. To teraz sobie odpowiesz na pytanie... Na czym ci bardziej zależy? Czy na tym, żeby klient do ciebie napisał, czy poczytał twoje artykuły? Więc jeżeli, i na przykład jeżeli strona artykuły, bo to jest tak, od góry strony klient leci i on ma uzyskać, znaczy on, strona ma konkretny cel. Chce, żeby się z tobą klient skontaktował. Jeżeli ty mu po drodze porzucisz inne rzeczy, czyli na przykład takie przejście do zakładki z blogiem, to już mu zaburzasz ten. On już wcześniej pójdzie na bloga i dopiero się z tobą nie skontaktuje. Więc taka sekcja jak najbardziej jestem za, bo fajnie ona podbija też, jeżeli ty robisz jakieś artykuły branżowe i na przykład możesz jakieś tam tipy dawać, nam, nie wiem, o której najlepiej umówić się na sesję zdjęciową, bo są takie te złote godziny i tak dalej, jakieś tam różne rzeczy takie. Ty wiesz, takie z branży fotograficznej, to może to wrzucić pod ten formularz kontaktowy. Bo jeżeli się jeszcze z tą nie skontaktował, tak, no to ewentualnie tam zobaczy sobie tego bloga, ale wszystkie rzeczy, które gdzieś tam przenoszą cię poza stronę, najlepiej gdzieś dawać na sam dół. Tak samo jak bardzo częstym błędem jest, że na samej stronie, na samej górze strony masz odnośniki do social media. To social media mają kierować ruch na twoją stronę, a nie ty ze swojej strony gdzieś indziej. Nie? Więc po prostu też tego unikać. Ewentualnie jakieś są jakieś social media, to na samym dole, nie? Gdzieś tam mogą kierować ten ruch twój dalej, ale twoim zadaniem i strony internetowej ma być jak najdłużej tego klienta utrzymać na stronie. Znaczy ja bardziej myślę, że social media poza tym, że no jakby są błędem, tak, że dajemy je w menu na górze na przykład i one są od razu, mnie na przykład bardziej wkurza to, jak są na dole, ale nie działają. Razy ja się naklikałem, bo chciałem zobaczyć realizację, no gdzie można zobaczyć realizację jakiejś firmy? No kurczę, na Instagramie. No tak. No. A tu bach, klikam i dopiero później patrzę, że kurczę, ten link nigdzie nie przenosi, bo jest tylko z hashtagiem. To są takie błędy, no, które gdzieś tam nie wyłapane na procesie wdrażania i to też właśnie może irytować klienta. Albo bardzo często też na przykład są takie wyskakujące okienka z boku, na przykład social media, takie krzyczą, na przykład takie zakładki przy scrollu na przykład, nie? Takie jakby ktoś na siłę chciał jakby pozbyć się klienta ze strony, żeby tylko gdzieś uciekł dalej, nie? A to właśnie powinno być na odwrót. Ja też tak uważam, nie? No. Ewentualnie, jeżeli możesz też zastosować na przykład coś takiego, że gdzieś tam w stopce możesz na przykład wrzucić swój newsletter na przykład. No właśnie, o to chciałem też zapytać, czy na przykład jest, czy warto jakby robić jeszcze, czy to jeszcze są czasy tego, żeby zapisywać się do newslettera? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Powiem ci, budowanie, często nawet jest tak, że po prostu... Ludzie wrzucają, jest też bardzo często tak, że nawet pod sekcją zaraz Hero, tą główną, jest taki panel z newsletterem i na przykład ty jako fotograf możesz na przykład tak, zapisz się do newslettera, a otrzymasz na maila na przykład e-booka, na przykład z 5 technikami, nie wiem, robienia zdjęć, że... Za to, że klient ci zostawi maila, to ty mu dajesz jakąś wartość, na przykład tego e-booka.
Nie? Tak, tak, tylko że sam newsletter później też nie może być stricte reklamą, nie? Uważam, że tam też powinny być jakieś rzeczy ciekawe, bo ja na przykład z ilu ja newsletterów porezygnowałem tylko dlatego, że były tam same reklamy. Ja pomijam fakt, że na przykład, firma branża nieruchomości, tak? Szukasz działki w centrum Nysy i nie ma tej działki teraz, zapiszesz się do newslettera i dostaniesz powiadomienie, jeżeli się pojawi działka, mhm. na przykład w centrum miasta, mhm. tak? Albo nie wiem, że pojawi się dom w takim przydziale cenowym, jakim chcesz. To rozumiem, ale ja na przykład na takim newsletterze, jak wiesz, na zasadzie zapisz się, znaczy zarezerwuj termin sesji już dziś, masz 20% gratis, no jest lipne. No można oczywiście napisać, że słuchajcie, zostały mi ostatnie wolne terminy i mamy 4 terminy mm-hmm. na przykład do wyboru, jeżeli ktoś chce, no to, mm-hmm. to jest fajna reklama newslettera, ale też oprócz tego, no fajnie było napisać coś, newsletter ma być czymś, że ktoś przeczyta, przypomni sobie o tobie, ale mm-hmm. przeczyta to z ciekawości, nie? Mm-hmm. Wszystko zależy od tego, jak ty chcesz ten... Ja na przykład też, jak mam newslettery, gdzieś tam się zapiszę i potem dostaję codziennie po 2-3 wiadomości z tej firmy, no to ja od razu rezygnuję, bo wezmę kilka takich firm i mam całą skrzynkę zawaloną spamem. A jeżeli... Możesz też na przykład tak napisać przy tej sekcji, że czego się taki użytkownik może spodziewać po zapisie do newslettera. Na przykład możesz, że będziesz go informował o odcinku podcastu, jeżeli prowadzisz podcast. Albo na przykład będziesz go informował o nowym artykule na blogu, nie? Albo będziesz go informował o jakichś tam promocjach, nie? I po prostu wiesz, jeżeli to jakoś mądrze wykorzystujesz i dajesz wartości w tym mailu, to raczej myślę, że ktoś się zarejestruje i będziesz mu się w stanie przypomnieć. Więc to jest jakby kwestia indywidualna, ale zbiórka takich maili to jest jak najbardziej fajna sprawa do robienia. No to rewelacja w takim razie. To jakie są następne punkty? I kolejny punkt, to chciałbym na przykład, jak wygląda proces takiego tworzenia strony internetowej, nie? Jeżeli, jak to na przykład u mnie wygląda, nie? Bo można też spotkać tak, że przychodzi klient, no i że potrzebuje stronę internetową. No i teraz zaczyna się temat. I mniej więcej z nim ustalam to, co teraz przyjdę z tobą, jakie on chce tam mieć informacje zamieszczone i tak dalej. Ale ja przede wszystkim zaczynam, zanim przejdę do projektu strony, wykonuję tak zwany prototyp. Czyli taki szkic strony, w którym układamy już te wszystkie elementy, wszystkie sekcje, mniej więcej jak one wyglądają, ale to jest taki właściwie jednokolorowy, taki po prostu, no taki szkic, nie? Tak, żeby klient mniej więcej będzie wiedział, jak ta budowa strony wygląda, ale to jeszcze nie jest strona, to nie jest projekt. To służy temu, że na tym etapie projektowania, na etapie projektowania prototypu już ustalamy te wszystkie sekcje, gdzie jakie mają być treści i tak dalej. I wtedy, jeżeli... I na tym etapie łatwo pewne poprawki wprowadzić, bo jeżeli ja już ten etap prototypu mam zatwierdzony, no to wtedy przechodzę do projektu graficznego. A wiadomo, że na projekcie graficznym, na etapie projektu graficznego już pewne zmiany są trudniejsze do wdrożenia. Więc lepiej to robić na etapie prototypu. I ja wykonuję prototyp takiej strony głównej i od razu wszystkich zakładek, jakie są, nie? I wtedy też klient mniej więcej widzi, ile ma przeznaczonej przestrzeni na treści, ile ma przeznaczonej przestrzeni na zdjęcia i w momencie, kiedy ja już przechodzę na etap projektowania, to klient może już sobie w tym prototypie te treści uzupełniać, takie jakie już będą finalnie na stronie, nie? Wtedy ja też wiem, że jak już przechodzę do projektu strony, to już wiem, że tej treści będzie tyle i tyle, a nie, że ja już zrobię projekt, zaprojektuję sobie jakąś fajnie sesję, a nagle klient mi wrzuca, ja sobie zaprojektowałem na przykład blok tekstowy na, nie wiem, 5 linijek, a klient mi nagle wrzuca 10 linijek, nie? I cały projekt się rozstrzela. Więc ja mniej więcej na tym etapie prototypu po prostu ustalam te zakres tych treści i tak dalej. No i też projektuję te wszystkie zakładki po kolei, nie? Jeżeli klient już ten prototyp zaakceptuje, ten szkic, jeżeli już mu to wszystko odpowiada i włącznie z tymi poprawkami, no to przechodzimy do etapu projektu i wtedy ustalamy kolory, zdjęcia, tak, jaki klient ma dostarczyć, czy klient ma te zdjęcia dostarczyć, czy ja mam te zdjęcia wypełnić z jakimiś stokami i tak dalej. No ale tutaj generalnie zalecam, żeby mimo wszystko dawać swoje zdjęcia. No, u mnie akurat zdjęć dostatek, także tu nie będzie miał problemu. Tu nie będzie problemu. No. To raczej będzie miał problem z odrzuceniem, nie? Które wyrzucić. No, dokładnie. Także i potem przechodzimy do tego etapu projektu i też najpierw robię stronę główną,
żeby określić ten styl i w jakim kierunku ta cała strona będzie dalej szła. Jeżeli klient akceptuje stronę główną, no to wtedy przechodzę do tworzenia podstron. I wtedy, jeżeli już klient zaakceptował stronę główną, podstrony z tą grafiką i uzupełnimy treści, to dopiero wtedy idzie do programisty, tak? I wtedy też staram się tak ustalać zasady, że jeżeli pracujemy na prototypie, to mamy poprawki do prototypu. Jeżeli przechodzimy do etapu projektu, to już nie wracamy do poprawek prototypu, bo to już jakby mamy ten temat zamknięty, już ten układ jest zatwierdzony. I tak samo jest analogicznie do etapu kodowania. Jeżeli jesteśmy na etapie kodowania, to nie wracamy do poprawek projektu. Oczywiście, możemy wrócić, aczkolwiek wtedy informuję klienta, że wiadomo, będzie się to wiązać z jakimiś dodatkowymi kosztami. Nie? Mhm. A powiedz mi, jak jesteśmy już przy szablonie graficznym, jeżeli na stronie, bo strona może jakby różnie się przewijać, tak, że tam mamy jakieś rzeczy ruchome, nieruchome, ale na przykład podobają mi się rzeczy, które na przykład ty przewijasz, scrollujesz, na przykład coś ci wjeżdża od boku, to na którym etapie to się projektuje? To na etapie kodowania. Kodowania? Kodowania. Aha. Ewentualnie na etapie projektu, jeżeli mam pomysły na to, jak na przykład takie sekcje się mogą pojawiać, no to wtedy mogę dać klientowi taką informację, na przykład, że... Ale to powiedz mi w ogóle, czy to na przykład zwracasz uwagę na to ty, że fajnie by było to zanimować, czy na przykład to klient ci zwraca uwagę, bo ja bym chciał. Znaczy no, bywa tak, że klient mówi na przykład, chciałbym tą stronę dynamiczną i chciałbym, żeby coś tam się ruszało, ale jak to już ma się ruszać, jak to ma wszystko wyglądać, to ja już wymyślam sobie na koncepcyjnie, na etapie projektu, nie? Też nie można za bardzo szaleć z tymi efektami, żeby nie rozpraszać, tak? Jeżeli mamy jakąś taką sekcję informacyjną, gdzie mamy dużo treści, no to też, wiesz, jak mamy nagle stronę i taką ma tu raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, nie? Żeby ta strona miała takie flow, jeżeli tak jak na przykład zrobiłem na naszej stronie Nysa Designers Meetup, ustaliłem sobie animację, że jak się coś skróluje, to się pojawia tak delikatnie od dołu, nie? Żeby to wszystko było tak jakoś, tak miało to jakiś taki logiczny schemat tej animacji. No, możemy, na przykład, jeżeli mamy jakieś bloki tekstowe, na przykład możemy, żeby się pojawiały lewo, prawo, ale na przykład zdjęcia się pojawiają tak, ale to żeby to też analogicznie zastosować do całej strony, a nie, że wiesz, no, każda sekcja się inaczej animuje, bo to też jest bez sensu, nie? Mhm. Oczywiście są różne metody tej animacji, są paralaksy, są jakieś takie fade-in, takie, wiesz, krycie się zmniejsza, nie? Jakieś, no jest mnóstwo rzeczy, mogą coś, jakieś projekty są na siebie nasuwać. To jest właściwie, mamy możliwości nieograniczone, to wszystko kwestia projektanta, no i kwestia też budżetu, no bo to wiadomo, że to trzeba na etapie kodowania wdrożyć i jeżeli są jakieś tam gotowe wtyczki, jakieś komponenty, które gdzieś tam mogą to zautomatyzować, na przykład w Elementorze, na WordPressie, takie rzeczy można sobie zrobić z automatu, nie? Akurat kolega projektował mi tą stronę Nysalizany z Meetup, ale tą animację akurat sobie sam zrobiłem, bo tam jest to na zasadzie, wiesz, click and play, nie? Po prostu, wiesz, wyklikuję sobie pewne elementy w tym Elementorze. I potem, jeżeli mamy ten etap kodowania, klientowi taką stronę daję do przeklikania, on sobie testuje, ja też robię wewnętrzne poprawki, takie sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Jest też takie pojęcie jak pixel perfect, programy się tego bardzo nie lubią, bo to jest na takiej zasadzie, że jeżeli ja zaprojektowałem stronę tak, jak ona jest, to żeby ją programista jak najbardziej 1:1 odwzorował, nie? A nie, że ja zaprojektowałem przycisk na przykład, nie wiem, na środku, a programista mi go daje na przykład na prawo albo dużo niżej, bo wiesz, ja mimo wszystko projektując zwracam uwagę na odstępy między sekcjami, na odstępy między zdjęciami, odstępy bloków tekstowych, bo to wszystko jest ważne, żeby to miało fajne jakąś harmonijnie, tak to wyglądało i tak dalej. No a powiedz mi, jeżeli ja będę w przyszłości, nie wiem, chciał otworzyć jakąś zakładkę sklep, albo no, jakby będę chciał coś dorzucić do tego, tak? No bo jakby, nie wiem, fotokiosk na przykład, nie? Żeby wywołać zdjęcia. Czy to już trzeba uwzględniać na etapie teraz tego projektu, jakby tego, jak to się nazywało, ten pierwszy etap? Prototypu. Prototypu, czy to można sobie, czy w ogóle zrobimy gotową stronę i wracamy do tematu za 5 lat i wtedy dopiero najlepiej to zrobić? To jest wszystko uzależnione bardziej od silnika, na jakim stawia stronę. Jeżeli na przykład to jest WordPress, to możemy zaprojektować spokojnie sobie stronę internetową, a mówisz, słuchaj, to ja chcę na przykład zaprojektować na drugim etapie sklep,
Więc wtedy wrócimy do sklepu na podobnej zasadzie. Zrobię ci prototyp sklepu, tylko uwzględnimy to, jakoś dodamy sekcję na stronie głównej, tak żeby klient wiedział o tym, nie? Że możemy do tego wrócić. Tak, oczywiście. A co planujesz taki sklepik otworzyć? No, słuchaj, wystarczy, że wiesz, no tak jak teraz pracuję przy zdjęciach, to są fotoalbumy, jakieś pendrive'y i tak dalej, no to ja to proponuję osobiście sam, ale no pewnie są osoby, które chciałyby coś takiego sobie zamówić, od razu gotowe, więc no dlaczego by tego nie zrobić, nie? Czy na przykład, o, bardzo popularna rzecz ostatnio, wydruki na płótnie. No dlaczego tego nie mógłbym mieć u siebie w sklepie, skoro i tak ludzie do mnie piszą maila, nie? Skracamy dystans, skracamy czas realizacji takiego zamówienia, no bo ktoś sobie tylko klika, wrzuca zdjęcie, takie bym chciał, przesyła do mnie i tyle, nie? Więc na przykład to są rzeczy, które myślę tak dla fotografa, dla mnie byłyby ważne, nie? Żeby to zrobić w przyszłości, bo ja rozumiem, że sklep to są dodatkowe pieniądze, które trzeba zainwestować. Więc to może nie trzeba robić od razu, ale warto mieć taką myśl. Można to sobie spokojnie na przykład rozdzielić na dwa etapy, nie? I teraz też kwestia wersji mobilnej, nie? Że też właściwie teraz to jest wersja mobilna, to jest nawet rzecz ważniejsza od desktopu, nie? Że ta strona też powinna być fajnie zaproiektowana, zoptymalizowana pod telefon komórkowy, bo mimo wszystko większość klientów tą stronę ogląda na wersji mobilnej, nie? Więc warto też, jeżeli jest projektant, to też warto zaprojektować taką wersję mobilną, nawet by chociażby stronę głównej, a z podstronami to sobie już programista poradzi, no chyba, że robimy taki dosyć skomplikowany projekt, jakiś złożony, gdzie jakieś te bloki tekstu są nieforemnie, jakoś tak dosyć, może tak powiem, artystycznie zaprojektowane i programista mógłby mieć problem z wdrożeniem tego, nie wiem, jakoś sobie wyobrazić, jak to ma zaimplementować, no to wtedy po prostu grafik fajnie jakby to taką sekcję zaprojektował, nie? Teraz chciałbym jeszcze tak powiedzieć o kwestiach budżetowych, nie? Bo bardzo często jest tak, że... Czyli najgorsze. czy najgorsze. No jeżeli chcesz, wiesz jak to jest. To jeżeli chcesz mieć fajne auto, to inwestujesz w fajne auto. Jeżeli chcesz mieć wygodne i super i ten, no to wiadomo, że musisz zainwestować. I tak jest ze wszystkim. Chcesz mieć coś lepszego, tak? Możesz mieć laptopa Lenovo albo MacBooka. Wybrałem to drugie. No właśnie, no to wiadomo, że no za jakość musisz dopłacić. Tak samo jest ze stronami internetowymi. Oczywiście można sobie stronę internetową samemu wyklikać. Jest dużo takich aplikacji do tego, żeby to taką stronę sobie postawić. Na abonamencie płacisz sobie miesięcznie abonament za stronę i tą stronę sobie robisz. I teoretycznie możesz uwzględnić te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem wcześniej samemu i ta strona też będzie jakoś działać, aczkolwiek może być tak, że nie wiem, nie zapłacisz abonamentu i ta strona pójdzie, nie masz tej strony też na swoim serwerze, więc nie masz wpływu na to, wiesz, ona też jest gorzej zoptymalizowana pod SEO, tam pewnie są też dużo jest ograniczeń, no i przede wszystkim też widać od razu, że ta strona jest postawiona na szablonie, nie? Więc jeżeli masz dużą markę i chcesz mieć fajną stronę, to raczej unikaj tego, żeby korzystać z takich gotowych rzeczy. Też bardzo często jest tak, że przychodzi do mnie klient, no i tam prosi o cenę, ja mu podaję kwotę X za tą stronę internetową, no i nagle, a to w takim razie ja, wie pan co, to ja tam jeszcze gdzieś się podpytam, no i ten klient sobie idzie do jakiegoś tam wujka Staszka, bo wujek Staszek tam robi stronę, albo pójdzie do jakiejś tam małej firemki, która gdzieś tam, wiesz, pisze, robimy strony internetowe i tak dalej, pewnie też robi to na szablonie. No i po jakimś czasie wraca, panie Łukaszu, dobra, jednak robimy stronę, bo tam to albo się ktoś przestał odzywać, albo, wiesz, współpraca się skończyła na etapie projektowania, albo po prostu ta strona zaczęła kulawo chodzić, nie była zoptymalizowana i tak dalej, nie? Bo też bardzo ważną rzeczą jest to, że czas ładowania strony to jest też taka kluczowa opcja, bo jeżeli na chociażby strona się będzie ładowała szybciej o 2 sekundy od twojej konkurencji, to
No jesteś o te dwie sekundy szybciej, już masz klienta o te dwie sekundy szybciej na stronie, więc jeżeli firma, która się profesjonalnie zajmuje stronami internetowymi, tak jak na przykład nasza Two Colors, no to my dbamy o optymalizację tych stron, żeby one tam, wiesz, śmigały na wszystkich przeglądarkach, żeby ta waga tej strony, optymalizujemy zdjęcia, wszystko, żeby jak najlepiej funkcjonowała, żeby się jak najszybciej otwierała. No i też pod względem SEO też jest dużo takich ciekawych rzeczy, jak na przykład to, że można zobaczyć strony internetowe, gdzieś tam wchodzimy na stronę i fajnie można sobie sprawdzić na przykład, jak nazwane są zdjęcia, które są osadzone na stronie internetowej, na przykład image 2460, nie? A na przykład fajną praktyką jest to, i to też związane jest z dostępnością dla osób niepełnosprawnych, bo są też takie aplikacje, które czytają strony internetowe, nie? I optymalizując taką stronę też pod dostępność, na przykład nazywając zdjęcia, które masz na stronie internetowej, to raz, jeżeli ta aplikacja czyta tekst, no to też powie od razu, tu jest zdjęcie na przykład naszej firmy i ktoś to widzi, a dwa, też takie nazewnictwo pozwala też w pozycjonowaniu Google, bo jednak ten bot Google'a sobie to tak, skanuje. Tak, bo jakby Google widzi zdjęcia, widzi je jako tekst, także tak. My możemy mieć na zdjęciu cokolwiek, ale jeżeli mamy podpisane to, załóżmy, ładne kotki, to będą ładne kotki dla Google'a, tak, i on będzie pozycjonował to pod tym kątem. No nie? Tak, na przykład, i wtedy fajnie, to warto sobie to jakoś pod frazę podpiąć, nie wiem, czy nazwa firmy, czy jakiś temat, na przykład, nie wiem, książki o przedsiębiorczości na przykład, i wtedy na przykład Anita ma taką książkę, ma podpisane takie zdjęcie. Jak ktoś na przykład w wyszukiwarce Google wpisze książkę o przedsiębiorczości, to istnieje duża szansa, że akurat ta książka się wyświetli, nie? Bo ona szuka pod tą frazą, więc warto sobie te zdjęcia też nazywać. I przede wszystkim taką najważniejszą różnicą między takim gotowym generatorem a stroną internetową szytą na miarę właśnie jest to, że ta strona jest zaprojektowana pod jakąś strategię, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, masz to zaplanowane, masz wpływ na to, co tam na tej stronie ma być, jakie mają być informacje, jaki ma być call to action i tak dalej. I wtedy im ta strona bardziej jest taka przemyślana, ma jakąś strategię, tym potem będzie lepiej konwertować, nie? No jasne. Znaczy, trzeba też zaznaczyć, że taka strona, która jest zrobiona w gotowym szablonie, jest też dużo tańsza, więc na przykład klienci jakby często wybierają tą tańszą stronę, ponieważ też może nie mają takich budżetów, żeby zaprojektował to grafik, czy ktoś tam jeszcze zakodował to programista. Ja też nie uważam, że to jest złe rozwiązanie, bo to jest ratunek dla osób, które faktycznie potrzebują taniej strony, żeby się przedstawić. Ale uważam, że jeżeli ktoś ma biznes, który polega na tym, że świadczy jakieś usługi premium. I to nie chodzi o to, że premium, że tam jakieś nie wiadomo jakie z kosmosu, że tam wozi tymi Teslami ludzi, tylko usługi premium to jest nawet taka fotografia, jak ja mam, nie? To jest coś, co nie jest ci potrzebne do życia, ale na przykład urozmaica dane wydarzenie. Tak, na przykład zdjęcia reportażowe z wesela powodują to, że ty sobie za 20 lat będziesz mógł wspomnieć o tym, że takie coś było, powspominać ludzi, którzy byli na tym weselu, ale ślub by się bez nich też odbył. Jakby to jest właśnie na tym tak określam te usługi premium, nie? Tak, znaczy to też trzeba dopasować, wydaje mi się, że to trzeba dopasować też stronę do branży i do tego, jaka nasza firma jest duża, no bo mimo wszystko są takie usługi, tak jak mówisz, premium, na przykład fotografia, że jakby podaż na taką usługę musisz jakby wytworzyć w kliencie, tak? Jak on przegląda Facebooka, to gdzieś przypadkiem zobaczy taką reklamę i ty wzbudzisz w nim potrzebę takiej usługi, nie? I ta strona ma robić to samo, tak? Jak już na tą stronę wejdzie, to ona ma ten efekt podbić. No i przede wszystkim też, jeżeli masz swoją identyfikację wizualną, konkretną, to na gotowych szablonach nie wdrożysz za bardzo tej identyfikacji, tak? Masz tam bloki, zazwyczaj jest to sekcja zdjęcie i to taki przeplatane to jest. I to też jest męczące, bo przegonić taką stronę, ciemna, jasna, i to też jakby męczy wzrok, nie? Więc jest mnóstwo takich elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, i te elementy
w projekcie strony szytym indywidualnie dużo takich błędów wyklucza. Więc jeżeli masz mały budżet i dopiero startujesz, no to okej, no taka strona wizytówka jakaś bardzo prosta jest spoko jak najbardziej, ale jeżeli no... Ale wtedy nie spodziewaj się wyników z tej strony, jakichś tam konwersji mega dużych, bo tego nie będzie. Jeżeli już masz taką dobrze zaprojektowaną stronę, to wtedy możesz też podpiąć sobie pod taką stronę jakieś narzędzia do monitorowania ruchu i wtedy też sobie sprawdzać, czy ta strona działa, czy nie działa. Więc no, jest mnóstwo takich zalet, które sprawiają, że projekt strony internetowej ma taki indywidualny, ma swoje plusy. Jasne, to w takim razie ja myślę, że w ogóle możemy powoli lądować, bo tak podsumowując, dzisiaj sobie przeglądaliśmy mniej więcej, wytłumaczyliśmy, jak ma wyglądać strona internetowa, na co warto zwrócić uwagę, też jeżeli chodzi o różne rodzaje tych usług, tak, czyli projektowanie szablonu od zera, czy praca na gotowym szablonie. I ja myślę, że tutaj możemy jakby odesłać wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak taka strona wygląda, to możemy odesłać przede wszystkim na stronę nysa.designersmeetup.pl. Tak. To jest jedno, a drugie na bulla.łukasz.pl. Tak. Tam też masz przez siebie zaprojektowaną stronę. Tak. No, a już niedługo, mam nadzieję, będziemy mogli wejść na hubertbaldo.pl. Tak, będziemy pracować nad projektem. Tak, będziemy pracować nad tym projektem i myślę, że to też może być takie fajne wyzwanie, wiesz, bo odbyliśmy teraz praktycznie rozmowę, taką jak rozmawiasz z klientami, tak. No, na tej zasadzie. Ja też zadawałem pytania, o których nie wiedziałem. No i teraz jakby mamy to i za jakiś czas, bo to no, nie będzie na pewno na przestrzeni tygodnia, nie? Ale za jakiś czas zobaczymy efekty tego, co nam się udało ustalić i w jaki sposób ta strona ma wyglądać i jak ona może być dobrze zaprojektowana na przykładzie strony fotografa. Także będą te trzy strony, myślę, które będą fajne do obejrzenia. Jeżeli, nie wiem, potrzebujecie strony internetowej, to myślę, że tutaj ja zareklamuję kolegę Łukasza, bo ja już widziałem jego projekty. Ja wiem, że jak on pracuje, dlatego też między innymi jakby wziąłem sobie na serio słowa, że muszę mieć własną stronę i dlatego też tu Łukasz będzie robił. Także... Ale też w razie czego mogę... Jeżeli macie stronę internetową już aktualnie jakąś działającą i nie jesteście pewni, czy ona jest w porządku, to równie dobrze możecie na przykład wrzucić ją w komentarz albo wysłać na gdzieś na jakąś wiadomość prywatną i zerknę i podpowiem ewentualnie, co poprawić, czy jest okej. No, czyli taki też etap konsultacji, nie? Tak. No, mam nadzieję, że odcinek wam się bardzo podobał, bo on, na przykład ja, dla mnie to jest kolejny fenomenalny odcinek, który będzie jednym z moich ulubionych. Także ja już mam kilka swoich typów, przez co już zdążyłem już troszeczkę... Znaczy, fajne są odcinki, w którym jeden się od drugiego uczy. Tak. Ja na przykład, tak jak był Przemek Pawlik, czy Tomek Żmuda, że dowiedziałem się czegoś, nie? Po to to jest, że jak się... jakby tutaj konfrontuje z kimś, to jakby działa w tej samej branży, ale jakby w innych gałęziach i dowiem się czegoś nowego, to dla mnie taki odcinek jest właśnie no tym, co chciałem osiągnąć. Tak, tak, tak. I później jakby jeszcze raz się chętnie to ogląda, nawet jak dokładnie. Już jest po publikacji, żeby sobie przypomnieć faktycznie te tematy, a myślę, że to jest taka pigułka. Wydajcie znać w komentarzach, jeżeli wam się te odcinki podobają. Komentarze też powodują, że trochę wyżej się pozycjonujemy na tym YouTubie i możemy docierać do większej ilości osób, a jak widzicie, wiedza, to jest wiedza specjalistyczna, ale mówiona językiem takim, jak to powiedział Łukasz, nie wiem, czy w tym, czy w tamtym odcinku, łopatologicznie. Łopatologicznie. Więc nie wiem, w którym to było już odcinku, no. ale tak jak właśnie Łukasz powiedział, chodzi o to, żebyśmy też rozumieli to, o czym jest, bo możemy mówić tutaj akademickim, pięknym językiem. Myślę, że Łukasz też by dał radę jakby zrobić nam wykład z projektowania stron, ale nie o to chodzi. Jeżeli macie pytania, zapraszam do komentarzy. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i oczywiście łapki w górę. Uderzcie w dzwona, żeby nie pominąć następnych filmów. Dokładnie. I teraz będzie przebiteczka na Łukasza. Łukasz wam pokaże, gdzie co jest. Ostatni film, subskrypcja, tutaj ten. Uderzajcie tutaj i nasze wszystkie filmy. I jest tutaj masa fajnej wiedzy, ciekawi goście, także jeżeli interesuje w ogóle was branża IT i dopiero wchodzicie, to tutaj macie całe kompendium wiedzy. Jasne. I zapraszam oczywiście naszej grupy Nysa Designers Meetup. Tak. Zarówno zapraszamy projektantów, różnych grafików i tak dalej, różnej maści fotografów, ale też oto zauważyłem u nas na stronie, że mamy napisane, że zapraszamy również przedsiębiorców. Jeżeli chcecie znaleźć jakąś konkretną osobę, z którą chcecie pracować na dany temat, napiszcie do nas na grupie. Tam mamy już tyle osób, że ktoś na pewno takiego zlecenia się
podejmie. Tak, no i wiesz, właśnie to jest też świetne miejsce dla przedsiębiorcy, bo ja na przykład jako przedsiębiorca, nie znający branży, a nawet, nie wiem, zlecając, pracując z grafikiem, czy w ogóle pozyskując jakieś zlecenie, to jest super źródło wiedzy do tego, żeby w to wejść i też się czegoś dowiedzieć. Dokładnie, także zapraszamy również przedsiębiorców w naszą grupę. Ja chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować Marcinowi za koszulki, za nasze prezenty. Ogólnie bardzo lubimy dostawać prezenty, także jeżeli chcecie nam sprawić jakiś prezent, jesteśmy do waszej dyspozycji, odezwijcie się, bardzo chętnie przyjmiemy. Nie? Link myślę też, tam Marcina podlinkujemy, żebyście mogli trafić, jeżeli chcecie takie koszuleczki, to myślę, że spokojnie. No, myślę, że Marcin da radę. Spokojnie da radę, gdzieś tam ma ludzi od tego też, także będzie najwyżej po nocach robił dla was koszulki. Dokładnie. Nie ma za co, Marcin. Tak. Pozdrawiamy cię serdecznie. No, Marcin to jest nasz spoko kolega, także tyle. Musimy się pożegnać, bo my tak będziemy jeszcze gadać, a już się miejsca na kartach kończą, nie? Więc słuchajcie, trzymajcie się, nie dajcie się, pozdrówcie kogo uważacie, koniecznie uważajcie na siebie. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć. Na was, Łukasz. I Hubert. Na razie. Hej. Pa, pa.